Jeżeli sobie nakreślimy tak naprawdę to, co jest tym naszym najbliższym otoczeniem, to już nam dużo może zdefiniować, bo nasze otoczenie na przykład w mieście zaczyna się tam, gdzie jest nasze osiedle, więc nasza wspólnota, spółdzielnia. I tutaj już pojawiają się przestrzenie, w których możemy sobie gdzieś tam zadziałać. I no, kilka miesięcy przed wyborami warto powiedzieć, że no, ja zachęcam całym sercem, żeby sobie sprawdzić, jakie będą mieć postulaty osoby startujące i nie bać się właśnie teraz w przededniu pytać o rzeczy związane z zielenią, o tym, jakie są priorytety budżetowe, jakie są plany zarządzania gminą, co konkretnie ma być wdrożone i dlaczego tak. Ja uważam, że ta nasza najbliższa okolica to jest takie przedłużenie naszego salonu, a przynajmniej powinna być. I powinna nas zapraszać do korzystania z niej, bo na dobrą sprawę no, też do niej się przykładamy po prostu naszymi podatkami, tak? Więc. Demokracja bezpośrednia, partycypacja i społeczeństwo obywatelskie to idee, które można budować w przeróżny sposób i na różnym poziomie. Dzisiaj moją gościnią na kanale lub bezpośrednio jest Magdalena Millert, urbanistka i architektka. Cześć. Cześć, dzień dobry. I będziemy rozmawiać oczywiście o demokracji bezpośredniej, ale w takiej perspektywie bardziej lokalnej. Jak możemy zmieniać to najbliższe otoczenie w duchu demokracji? Lokalny aktywizm kojarzy nam się zwykle z działaniem w trzecim sektorze czy w samorządzie, ale to przecież nie tylko to tak naprawdę. Możemy zmieniać swoją najbliższą okolicę w przeróżny sposób. Jakie mamy możliwości, jeśli chcemy zmienić nasze otoczenie, jeśli chcemy mieć wpływ w ogóle na to otoczenie? Wydaje mi się, że jeżeli sobie nakreślimy tak naprawdę to, co jest tym naszym najbliższym otoczeniem, to już nam dużo może zdefiniować, bo nasze otoczenie na przykład w mieście zaczyna się tam, gdzie jest nasze osiedle, więc nasza wspólnota, spółdzielnia. I tutaj już pojawiają się przestrzenie, w których możemy sobie gdzieś tam zadziałać, rozszerzając te kolejne kręgi. Mamy dzielnicę, później mamy miasto i tak naprawdę, no, gdzie byśmy sobie taką lupkę przyłożyli, to tam są przestrzenie, w których gdzieś tam możemy działać i jest szansa, że coś możemy zmienić. No to myślę, że to jest takie bardzo optymistyczne podejście, no i też takie dające bardzo duże poczucie sprawczości, bo tak naprawdę okazuje się, że wszędzie możemy coś zmienić. Mówisz o tym, że miasto tworzy ludzi, a ludzie tworzą miasto. W jaki sposób w takim razie przebiega ten proces, skoro wiemy, że my mamy tą twórczą moc i tak jak teraz też powiedziałaś, gdziekolwiek nie włożymy tych naszych łapek, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób kreować naszą rzeczywistość, naszą okolicę, a jak to przebiega w drugi sposób? No tak, no to jakby w najprostszym ujęciu, no to takie decyzje, które realnie zmieniają to nasze miasto, no to zapadają na szczeblu samorządności właśnie w urzędzie poprzez osoby, na które głosujemy w wyborach samorządowych. Więc tu jest już pierwsza rzecz, która się pojawia, to na kogo głosujemy i później co te osoby gdzieś tam robią i jak ten świat nasz najbliższy zmieniają, tak? Druga rzecz jest taka, że my też jako obywatele możemy na przykład nie godzić się na pewne rzeczy i możemy wpływać na to, że nie chcemy jakiegoś zjawiska. My może na przykład
ta grupa sprawująca władzę, wybrana przez nas, myśli, że to jest coś dobrego. I takim przykładem może być rewitalizacja i betonoza, która szerokim echem odbiła się w różnych miastach i miasteczkach i pokazała, że tak naprawdę doszło do właśnie pewnej zmiany myślenia, postrzegania pewnych procesów i tego, jak te nasze miasta wyglądają. No bo to nie jest tak, że ktoś sobie myśli, że stworzy najgorszą przestrzeń na świecie, tak? I będzie chciał w takim konkursie brać udział. Ci ludzie, którzy na przykład głosowali za wycinką ogromnej ilości drzew, i żeby to gdzieś tam wybrukować, wybetonować, mieli na celu to, żeby tą przestrzeń jakoś uładnić, tak? Zagospodarować ją w inny sposób. Prawdopodobnie, no tutaj jakby generalizuję, ale no, wynikało to z takiej mentalności jeszcze poprzedniego systemu, kiedy właśnie dużo takich pozostawionych samych sobie przestrzeni było i nie wiem, kojarzyło się to w jakiś sposób z takim nieuporządkowaniem, brakiem funduszy, a właśnie wybetonowana przestrzeń z tym, co jest zagospodarowane i ładne. Natomiast no, czasy się zmieniły, pokolenie też się jakoś zmieniło i doszło do głosu. W tym też to młodsze pokolenie, które już bardzo są na przykład świadome kryzysu klimatycznego, czegoś, co na przykład już włodarzom, którzy są powiedzmy koło pięćdziesiątki, tak średnio, jakoś no, nie bije to w nich tak jak w to najmłodsze pokolenie, tak? No bo to widzimy w badaniach jakichś demograficznych, jak jest to gdzieś tam odczuwalny taki barometr społeczny. I się okazało, że ludzie nie chcą już właśnie takich rewitalizacji, a wręcz głosują na tym, żeby pewne procesy odwrócić, tak? Więc to pokazało, że no, może to się gdzieś tam zetrzeć, tak? I coś może być wobec tego zmienione. I jak widać, da się to jakoś w jakiś sposób ten kurs właśnie zmienić. Tak, tutaj takim przykładem tego, że w jakiś sposób kiedyś postrzegaliśmy coś, jak to się zmieniło, są na pewno też te betonowe rynki, które kiedyś właśnie budowano, a teraz staramy się je rewitalizować w zupełnie inny sposób, już nie na betonowo, tylko często przywracamy ten poprzedni wymiar tego rynku. Widzę to też między innymi w swoim rodzinnym mieście, gdzie kilkanaście lat temu rynek, który był mikroparkiem, zmieniono na betonowy rynek, a teraz jest plan ponownej rewitalizacji i właściwie przywrócenia podobnego klimatu do tego pierwotnego, bo jednak się okazuje, że to się nie do końca sprawdza, tak jak to wygląda. Dokładnie. Jeśli chcemy tworzyć takie przyjazne miasta dla człowieka, jeśli mamy na to wpływ, a okazuje się, że mamy nawet, jeśli to jest taki mikrowpływ, na co należy zwracać uwagę, w jaki sposób właśnie tworzyć z takiej perspektywy szarego, przeciętnego człowieka, jeśli nie jesteśmy na tych stanowiskach decyzyjnych, też te miasta, które będą dla nas bardziej przyjazne, w których będziemy chcieli żyć i się rozwijać. Na co mieć na uwadze działając, tak? O to pytasz? Tak, tak. No tutaj przede wszystkim zawsze gdzieś tam ważne są nasze jakieś wewnętrzne odczucia, ale dałabym tu taką gwiazdkę, bo jakby oddolne inicjatywy dość łatwo mogą wpaść w jakąś taką bańkę, jeżeli tak mogę to ująć. Bo myślę tutaj o tym, że na przykład dużo ludzi działa gdzieś tam około środowiskowo i właśnie ku zazielenianiu, no ale dużo ludzi też głosuje na tym, żeby na przykład pozostawały miejsca do parkowania, często w centrach miast, gdzie jakby we współczesnej polityce to od tego się odchodzi, więc te nasze odczucia są dość ważne, ale powiedziałabym, że najważniejsze jest
to, czy my przypadkiem nie chcemy powielać jakiegoś takiego wadliwego kanonu. To znaczy, jeżeli ta nasza chęć zmiany może być przypisana, ta chęć zmiany, którą my chcemy zrobić, możemy ją też zadedykować innym grupom społecznym, czyli na przykład seniorom, czyli na przykład młodym rodzicom albo dzieciom, to najprawdopodobniej działamy w słusznej sprawie. Natomiast gdyby na przykład ktoś miał jakieś wątpliwości, czy ich działania są dobre, więc to zawsze można gdzieś tam zasięgnąć jakiejś bardziej eksperckiej wiedzy. Wiele miast daje jakieś darmowe konsultacje w ramach, nie wiem, prawnych chociażby i to można jakoś skonsultować, albo można poszukać jakiegoś organu, który właśnie trochę w ramach jakiegoś NGO-sa działa, który działa w podobnej sprawie, na przykład zainteresować się, jakie są tam gdzieś postulaty, jakie są rozwiązania, które gdzieś tam można wdrażać. I no nie bałabym się tutaj po prostu dokształcać, także czytać informacje, które są może z przeciwnej strony, tak, jakby co jakieś kontrargumenty, jakie są przeciwko temu i patrzeć, co za tym stoi. Także nie zamykać się właśnie w tą banieczkę, tylko raczej działać, tak bym powiedziała, szerzej. Z jakich w takim razie narzędzi możemy korzystać, jeśli chcemy rozmawiać o mieście, gdzie się należy udać, gdzie w ogóle te dyskusje się toczą, albo jeśli się nie toczą, jak możemy je rozpocząć? Najbliższym naszym otoczeniem jest właśnie nasza wspólnota, spółdzielnia i tutaj dużo działa zarówno takich formalnych, jak i mniej formalnych organów, bo coraz więcej jest też grupek takich powiedzmy sąsiedzkich, lokalnych, które sobie też jakoś tam działają i się zrzeszają ku temu, żeby w jakiś sposób działać. Na naszych zebraniach możemy wrzucać jakieś wątki, możemy postulować to, żeby coś było poddane pod głosowanie. No i tutaj najczęściej no, to są jakieś szlabany, słupki, tego typu rzeczy, ale w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wrzucali też takie rzeczy jak dodanie miejsc postojowych dla rowerów, albo stworzenie jakiegoś ogrodu deszczowego, zwłaszcza jeżeli mamy problem z podtapiania na przykład garaży czy lokali usługowych na parterze, czy mieszkań też na parterze. I to taka jest rzecz, którą też można zrobić w ramach właśnie takiej małej naszej lokalnej społeczności i się gdzieś tam z tym zmierzyć. Jeżeli byśmy troszkę dalej, to nasze kółko, prawda, tutaj poszerzyli, no to będziemy mieć rady dzielnic, do których też się gdzieś możemy zgłaszać, możemy też kandydować i w ramach tych organów też sobie działać. To w zależności od tego, jak duże jest nasze miasto, no to te organy będą różne. Ja zachęcam zawsze, żeby korzystać z tych instytucji, które istnieją, niż zakładać swoje własne na samym początku, bo jak każda projektantka, najpierw mówię, że trzeba zrobić dobry research, a dopiero później w ramach tego researchu działać. Więc tutaj tym kolejnym kółkiem właśnie byłyby różne fundacje, stowarzyszenia, NGO-sy, które gdzieś tam działają. I też jest tak, że im nas więcej, tym mamy większą siłę przebicia, tak? Więc jeżeli się dopiszemy do jakiegoś ruchu, to będziemy mieć na przykład większą sprawczość prawdopodobnie. Jeżeli chodzi już o taki poziom gminny, no to mamy, prawda, urząd. No i tutaj też możemy działać właśnie wybierając konkretne osoby na przedstawicieli naszych. I tutaj no, kilka miesięcy przed wyborami warto powiedzieć, że
Ja zachęcam całym sercem, żeby sobie sprawdzić, jakie będą mieć postulaty osoby startujące i nie bać się właśnie teraz w przededniu pytać o rzeczy związane z zielenią, o tym, jakie są priorytety budżetowe, jakie są plany zarządzania gminą, co konkretnie ma być wdrożone i dlaczego tak. Bo to później będzie, po pierwsze, będziemy mieli z czego rozliczać, a po drugie, no jednak jakoś tam będzie wdrażane, lub też nie. I tutaj no, z całym sercem zachęcam, żeby sobie już zacząć badać to i już się nad tym zastanawiać. Natomiast już jakby na samym końcu, powiedzmy, tego łańcucha, gdzie tam pewnie jeszcze by można było podadawać jakieś różne rzeczy, no to mamy też jakby taką naszą osobistą sprawczość, czyli na przykład wysyłanie wniosków do konkretnych urzędów. I to też jest taka rzecz, której my bardzo chyba nie lubimy, albo może nie wiemy, że tak można robić. Natomiast urząd, jeżeli do konkretnego wydziału napiszemy, no to on jest zobowiązany, żeby nam odpowiedzieć, tak? I tam w zależności od co się pytamy, no to różne mogą być odpowiedzi, ale na przykład takie rzeczy jak udostępnienie jakichś informacji projektowych, które na przykład jest projektem publicznym, albo zawnioskowanie o to, żeby chociażby zmieniła się długość świateł na przejściu dla pieszych, to są takie rzeczy, które bardzo często się dzieją od razu, tak? W sensie jakby to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi, tak? Że tam na czteropasmowej ulicy nie jestem w stanie na jednych światłach przejść, tylko zawsze muszę czekać tam na środku. I tak naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby to wdrożyć. Jak ja pamiętam, jak ja to napisałam u siebie, to po prostu miałam jakieś dziesiątki wiadomości, że no następny dzień to się zmieniło, tak? Więc bardzo zachęcam do tego, żeby to też robić. Z różnymi rzeczami różnie może oczywiście być. To nie jest tak, że jak napiszemy wniosek, żeby nagle tam, prawda, pół miasta przebudować, to się wydarzy, raczej nie, ale no tak z głową albo właśnie o jakieś udostępnienie informacji. Tak samo, jeżeli na przykład widzimy jakieś zanieczyszczenia, czy to coś nam dziwnie śmierdzi, albo coś nam, albo widzimy, że coś jest nie tak z wodą, to tak samo możemy pisać albo bezpośrednio do gminy, albo już do województwa. No i tutaj różne organy nam mogą jakoś tam podpowiadać i pomagać. Jeżeli na przykład nie wiemy, jak czegoś szukać, to wystarczy wpisać tam, nie wiem, droga, gmina, tak, albo tam, nie wiem, środowisko, województwo i tam nazwa województwa i prawdopodobnie wyskoczy nam jakiś urząd, do którego możemy się zgłosić, a jeżeli nawet napiszemy nie do tego urzędu, do którego chcemy, to najprawdopodobniej ktoś nas gdzieś tam dalej przekieruje, tak? Zawsze warto na koniec takiego maila napisać, że tam w razie, tam nie wiem, braku państwa kompetencji, proszę o informację, do jakiego organu się zwrócić. No i wtedy już mamy bezpośrednio tą informacje o tym, gdzie takie rzeczy możemy uzyskać. Wymieniłaś bardzo, bardzo dużo narzędzi, z których możemy korzystać, więc myślę, że to też osobom, które nas oglądają czy słuchają, da jeszcze większe poczucie sprawczości, że nie musimy zawsze tworzyć swojej własnej organizacji, ale już jest szereg organizacji, instytucji, do których można się zgłaszać i wiele narzędzi, z których możemy korzystać. Nawet bez takiego wyjścia na ulicę i zbierania podpisów, tylko czasami w pojedynkę albo po prostu skrzykując się z osobami mieszkającymi gdzieś bardzo blisko. Jaki wpływ na to wszystko mają wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie? Czy warto się angażować jakby w ten fragment życia okolicy? Jak w ogóle rozpocząć taką współpracę i jakie mamy możliwości w ramach właśnie wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni
bo mam wrażenie, że to są takie trochę zapomniane byty i mało osób jakby w ogóle partycypuje w takich spotkaniach. Widzę to na przykład po mojej wspólnocie mieszkaniowej i po tym, jak są jakieś uchwały, ile się czeka, żeby cała wspólnota zagłosowała, jest zawsze z tym bardzo, bardzo duży problem. Tak, no tu te dane, ten udział może się różnić też przez osoby, które wynajmują, bo często jest tak, że na przykład im bliżej centrum, tym więcej osób gdzieś tam wynajmujących. Natomiast ja też bym się jakoś może nie bała i najpierw spróbowała, a dopiero później właśnie mówiła, że czegoś się nie udało zrobić. I ja na przykład u siebie robię to tak, że po prostu piszę na naszej grupce na mediach społecznościowych o jakimś tam pewnym pomyśle i jak widzę, że jest jakiś odzew, to później ten pomysł gdzieś tam zgłaszam już do administracji albo proszę o, żeby to było jakieś poddane pod głosowanie. I to są takie bardziej, powiedzmy, formalne kroki, tak? Jeżeli już się tam faktycznie zgłosimy do tej administracji. Natomiast możemy też właśnie działać tak mniej formalnie i tutaj może już też mniej tak twardą infrastrukturą, jak jakaś tam zmiana możemy działać, to możemy też takie miękkie rzeczy zastosować, tak? Czyli zorganizować sobie teraz już nie wymawiając nazwy pewnego portalu, są już takie możliwości, żeby tworzyć jakieś takie osobne kanały, w których komunikujemy się w danej sprawie. I na przykład widzę, że bardzo prężnie działa grupka, czy to odnośnie dzieci, czy to odnośnie wymiany, czy to jakieś tego typu rzeczy, które są w stanie tak właśnie miękko podziałać u nas gdzieś tam wspólnotowo, sąsiedzko. I to też są takie rzeczy, z których później dopiero mogą się zrodzić jakieś rzeczy. I do tego też bym zachęcała, tak, żeby najpierw sobie jakiś taki ten kapitał społeczny budować, a może niekoniecznie od razu, prawda, rwać się do jakiejś wielkiej roboty i próbować przekopać pół osiedla, tylko właśnie na razie poszukać tego, jak ta nasza wspólnota, społeczność działa i czego ona potrzebuje, bo jeżeli na przykład będziemy, no nie wiem, jedyną rodziną w całym bloku, no to raczej nas nikt nie poprze w tym, żeby zbudować plac zabaw, tak? A jeżeli się okaże, że na naszym osiedlu jest na przykład mnóstwo rodzin i mnóstwo rodzin ma problem z tym, że nie ma placu zabaw, no to prawdopodobnie już coś w tej dziedzinie możemy zmienić. Podobnie możemy zadziałać na przykład w imieniu kogoś i tutaj mam na myśli na przykład naszych, nie wiem, dziadków, babcie, sąsiadki starsze. Jeżeli na przykład mieszkamy na jakimś takim starszym osiedlu, gdzie widzimy, że jest dużo osób seniorskich, to może się okazać, że na przykład pierwszym krokiem będzie zrobienie jakiejś takiej inicjatywy pomocy sąsiedzkiej, która dość dobrze działała w czasach lockdownu. To były, prawda, zakupy, ale wydaje mi się, że dużo jakby to nie powinno tak zupełnie odejść, tak? W sensie dużo osób starszych też ma z tym na co dzień problemy, żeby robić te zakupy. Tak samo na przykład ograniczeniem ich jest ogromnym brak ławek. I jeżeli tak się okaże, że nie ma tych ławek, to te osoby nie są w stanie wychodzić z tego domu. No i wtedy w zasadzie no, taka ławka raczej wszystkim pomoże niż zaszkodzi. I widziałam właśnie, że na osiedlu obok mnie niedawno została taka jedna ławeczka po prostu solo postawiona, ewidentnie w miejscu, gdzie jej brakowało, bo jak sobie tak
zmapujemy, idąc ulicą, idąc chodnikiem, że jeżeli widzimy ławkę w zasięgu wzroku, to jest taka bezpieczna odległość. I ewidentnie tam w tej przestrzeni tej ławki nie było i ewidentnie tutaj właśnie zadziałała spółdzielnia czy wspólnota, nie wiem jaka tam jest organizacja, no i pojawiła się ławka. I wydaje mi się, że na przykład to jest ogromna poprawa jakości życia dla tych osób tam mieszkających. Myślę, że to z pewnością, sama też to widziałam przy moim bloku, w którym znowu ławki były, tylko one były starsze i czasami miały już wyłamane te poszczególne szczeble i w momencie, w którym napisałam o ich wymianę i one oczywiście po kilku miesiącach dopiero zostały wymienione, to widzę, że dużo więcej osób z nich korzysta, bo no po prostu części z nich się już nie dało tak naprawdę siedzieć i one stały i nikt tam nie siedział, a teraz widzę, że one jednak spełniają swoją funkcję, więc rzeczywiście takimi małymi krokami można zmieniać i myślę, że też warto jakby to doceniać, bo z jednej strony tak na co dzień nie myślę, że jakoś aktywnie wpływam na życie wspólnoty, ale potem jak wymieniasz te małe elementy, no to sobie przypominam z iloma rzeczami już gdzieś pisałam czy zgłaszałam, a to są też siłą rzeczy, o których ktoś, kto nie mieszka w bloku, mógł nie wiedzieć, no bo kto wie, że na przykład się zepsuły drzwi do klatki i trzeba wymienić tam jakiś zawias czy coś takiego, tylko osoby, które tam mieszkają. Tak, więc mamy bardzo dużo tych możliwości. No też bym tutaj właśnie może jakoś tak uwydatniła to, że tu nie chodzi tak o te bardzo często takie wielkie rzeczy, bo nie w tym rzecz tak naprawdę, żeby robić, prawda, ogromne, wielkie zmiany. My takie rzeczy oczywiście lubimy, tak, no bo to jest super jakąś ogromną zmianę zrobić, ale bardzo często chodzi o to, żeby, no nie wiem, wyrównać chodnik albo na przykład zamontować taki odciążnik do drzwi, które sprawiają, że nie chcę nam rękę urwać, jak wiatr zawieje i musimy zamknąć drzwi. To tam też te kwoty nie są wtedy jakieś astronomiczne i jesteśmy sobie w stanie jako ta mała społeczność z funduszu remontowego to zrobić. Więc do tych małych rzeczy bym, od tych małych rzeczy bym zaczynała i do tego bym zachęcała. A później jak nam się spodoba, no to Rada Dzielnicy, Rada Miasta tylko czeka na takich ludzi. U mnie właśnie taką małą zmianą było zamontowanie takiego stopera, spowolnika do drzwiach wejściowych, bo mieszkam na parterze i one zawsze tak waliły hukiem, co było uciążliwe w nocy. No i to jest bardzo mała rzecz, a przypuszczam, że nikogo poza kilkoma osobami, które mieszkają na parterze, to nie denerwowało, bo nie było tego słychać. No i okazało się, że dało się to zrobić, bo koszt tego rzeczywiście był bardzo niewielki. Dokładnie. Czy w takim razie z perspektywy mieszkańców miast, mieszkanek miast, w ogóle życia w mieście, demokracja bezpośrednia jest istotna? No to myślę, że dałyśmy przykład temu, że oczywiście jest i no, wydaje mi się, że bez niej ciężko oczekiwać jakichkolwiek zmian w tym naszym zmieniającym się otoczeniu. I wydaje mi się, że właśnie pokazałyśmy, że właśnie te małe zmiany są bardzo istotne, żeby po prostu nam się żyło lepiej. Bo tak naprawdę to też jest coś, co akurat zapłam z twojej działalności, że mieszkamy nie tylko w tych naszych czterech ścianach w domu czy w mieszkaniu, ale w całej okolicy, więc to jak ona wygląda i jak my na nią wpływamy, ma ogromny wpływ na naszą codzienność. Tak, zdecydowanie tak. Ja uważam, że ta nasza najbliższa okolica to jest takie przedłużenie naszego salonu, a przynajmniej powinna być. I powinna nas zapraszać do korzystania z niej, bo na dobrą sprawę no też do niej się przykładamy po prostu naszymi podatkami, tak? Więc dlaczego mielibyśmy z niej nie korzystać w pełni i ona w jakiś sposób nas ma zniechęcać, skoro jest przez nas finansowana, tak?
Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za gościnę na kanale i zachęcanie do partycypowania nawet w tych najmniejszych sprawach. Jasne. Dziękuję bardzo.